Zapraszam serdecznie na film. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również głównie na inne filmy, bo uważam, że to są mega ciekawe filmy. Najlepiej sobie włączyć playlistę. Damy spodzielona, podzielone są filmy na odpowiednie gatunki ryb albo na odpowiednie obszary z podziałem na ichtiologię i jak kogoś interesuje jeszcze las, to las. Taka ryba po kilku dniach w temperaturze 27-8 stopni to jest worek bakterii pływających, tak? W skórze. Ale dobrze. No brawa dla wszystkich bohaterów, bo wędkarz zresztą pokazuje przez wszystkie szeregi tragedii, że jest pierwszy na miejscu i nie zastanawia się, tylko po prostu bierze kasar albo Tak, w rękę. oni od razu i Dobrze. jeszcze, a potem no, bardzo dobrze też przyjęli w te wszystkie, no powiedzmy mnie tak, żeby tak i te zalecenia, które tam wdrożyliśmy z kolegami z koła, czyli aeratory No i to powoli właśnie, bo lądowanie. chcę uszeregować jakby wątki po kolei. Okej. Niesamowita tragedia, reakcja wędkarzy natychmiastowa. Proszenie też o pomoc w świat, że tak się wyrażę i tak dalej. Jesteś na miejscu i bo zaczęliśmy wątek o tym, że czekaliście długo na decyzję dotyczącą wprowadzania tam aeratorów i tak dalej. Co to znaczy długo? To znaczy, że kilka godzin. Nie, to były dni, a nawet na przykład na zainstalowanie systemu monitoringu prawie 2 tygodnie. No, czekaliśmy, bo już na początku chcieliśmy W mieć dane ze momencie, kiedy środowiska. zaczyna snąć ryba, dobrze ja to rozumiem? Tak, no bo ja już od razu, no, panowie się ze mną skontaktowali zaraz na początku, bo ja zamieściłem, zdaje się, 1 sierpnia na Facebooku informacje o zagrożeniu na Dzierżnie, bo do mnie nikt nie odzwonił tam z Wód Polskich, to przynajmniej chciałem poinformować tam, może ktoś przeczyta, żeby tam zajrzeli wędkarze, czy tam nic się nie dzieje. I się okazało, że za 2 dni mieliśmy już śnięcia. I oni przeczytali ten mój post i dlatego skontaktowali się ze mną i to potem działaliśmy ja zdalnie przez prawie 2 tygodnie. Udzielałem im porad jako ichtiolog, co można by zrobić, jakie działania i tak dalej, ale no, dane miałem tylko takie, jak mi przekazywali, czyli filmy, zdjęcia, to z drona zrobiono, obloty i tak dalej, bo to też się udało załatwić. Potem ten tlenomierz się pojawił, także już miałem więcej informacji. To porobili mi zdjęcia ryb ze zbliżenia na skrzela, na różne części ciała, na uszkodzenia, które powstały, żeby można było, wiesz, zdalnie już to diagnozować, przynajmniej czego można się tam spodziewać było, żeby dobrać do tego oczywiście jakiś sposób odpowiedzi, tak? Czyli co należy zrobić, żeby tu wyeliminować ten czynnik, który tam zabija te ryby, czy też go w jakiś sposób ograniczyć. No ale jak się okazało, że wiesz, jak ja proponuję działania zaradcze i liczę, że tam rzeczywiście się uda coś załatwić i oni nie mogą tego załatwić, no bo czekają na zgody, albo że wprowadzamy, no to wyławiamy ryby do basenów, do czystej wody, żeby się odpiły, zobaczymy, czy to pomoże, czy natlenianie tej wody, bo już podejrzewałem wtedy tą chorobę gazową, że będzie można to wyeliminować, czyli trzeba by było tlenem tutaj nasycić wodę mocniej, żeby usunąć pęcherzyki gazu w środku. No ale jak się okazało, że wiesz, że zamiast basenów takie do transportu ryby z profesjonalnym napowietrzaniem z butli z tlenem, oni tam dysponowali basenami ogrodowymi, które dzieciom zabrali i pompkami z fontan, to postanowiłem, że nie, jadę tam, bo musi się coś ruszyć. To nie może tak być. Niesamowite. Dobrze, bo pociągnąłeś trochę temat. Ja miałem w międzyczasie dużo pytań wcześniejszych. Czyli okej, okay, zarządca, dzierżawca, tragedia, działanie wędkarzy. Tygodniami to jest niesamowite.
No i co, rozumiem, że to jest skutek tylko zapisu umowy, czy tak zawsze jest, że po prostu jeden z dzierżawców dzierżawi zbiornik, rozumiem, że jest współodpowiedzialny również za to, poprzez różne reakcje i tak dalej, zaraz o tym też chcę powiedzieć. Tutaj jest zablokowany, więc ma związane ręce, oprócz tego może wyławiać ryby, 2 tygodniami czekacie, baseny były wasze, czy państwowe, czy... Nie, no nie było żadnych basenów, to przecież, okay. Przecież mówię ci, że były tylko te ogrodowe, tylko z tego korzystaliśmy. Czyli tylko to, już żadnych innych nie dostaliście i tak dalej, tak dalej. Tak, tylko to mieliśmy, natomiast to jeszcze wspomnę o tym w monitoringu, ponieważ jestem w Radzie Naukowej Wigryjskiego Parku Narodowego i tam funkcjonują już od ponad roku takie automatyczne boje pomiarowe. Dałem kontakt tu chłopakom z koła do firmy, która to prowadzi i oni załatwili z nimi, że ta firma zgodziła się udostępnić ten sprzęt za darmo, tylko ten sprzęt czekał prawie 2 tygodnie na zainstalowanie, na zgodę. I to też szkoda, bo byśmy mieli bardzo dobre dane, także na przyszłość, z tych 3 fali, bo były 3 fale takie śnięcia, tak? Gdybyśmy założyli, no to już po pierwszej fali tych śnięć, 3 sierpnia, która była, to byśmy mieli dane na temat tego, co się w środowisku działo z kolejnych 2 fal i można by było zyskać naprawdę bardzo przydatną wiedzę także do opracowań naukowych i zapobiegania przyszłym tego typu zdarzeniom. Okej. Okay. Tam mówiłeś, że to tak, czy tak trochę powiedzmy pytając, że taki był, dlaczego tak zwlekamy. Tak, wiesz, wydaje mi się, że wszyscy są sparaliżowani tą złotą algą. Złota alga i te procedury sztywne paraliżują wszelkie działania. Od razu ogłoszono, że to no, toksyny złotej algi zabijają tu ryby. No już nic się nie da zrobić, także tylko zbieramy, chowamy, zakupujemy. No zbierzemy, no, zebrano wiesz pierwszą falę, no to już o, zmniejszają się śnięcia, no już zanikają, poprawia się sytuacja, a tu buch, kolejna fala. Jeszcze większa niż ta pierwsza. No, także już wtedy trochę się przejęto, a po tym jak ja zacząłem już tam zgłaszać, że to wcale nie musi być takie działanie złotej algi, jak wszyscy myślimy, czyli że ona wyrzuca te toksyny. Namnaża się, wyrzuca toksyny, bierze tlen, zabija ryby, zbiornik jest jej na przyszłość i tyle. Dobra jest. Bo dowiedzieliśmy się, że badania przeprowadzono i nie wykryto tych toksyn i to była zagwozdka, tak? I kiedy te badania, o jakich badaniach mówisz? No przeprowadzone zostały badania pobranych próbek wody, tak, stwierdzono występowanie złotej algi, badano te ilości, jakie są. Początkowo ta próba jedna była wzięta, ale to tylko była też wzięta na odpływie tam przy tej zaporze. Także to nie do końca było reprezentatywne dla całego zbiornika, nie? Ale powiedzmy tam, jeżeli tam w tamtą stronę wiatr wiał, to tam mogło zwiać akurat bardzo dużo tej złotej algi, a nie wiadomo ile było na reszcie zbiorników, zbiornika, tak? Rozumiem, że chcesz mi powiedzieć, że w jednym miejscu tylko zbadano zawartość glonu? Tylko w jednym miejscu, no i zbadano oczywiście na kanale Gliwickim, bo trudno nazwać, że próba była, że napisano co prawda tam w próbie zbadań, że to był zbiornik dzierżno duże, poniżej przewału Kłodnicy, czyli poniżej tej zapory, ale to było z jakieś 200 metrów, no już w strefie cofki z kanału Gliwickiego, także tam wody się mieszały, to trudno nazwać próbą ze zbiornika. Okej. Okay. Wcześniej no, miałeś to dostęp... Błędy, brakowało tego, brakowało wiesz tych pomiarów. Dobra jest, bo ten materiał będzie trwał 3 godziny. Oczywiście, musimy skracać. A miałeś wcześniej badania? Nie, nie. A były w ogóle przeprowadzone... Były przeprowadzone wcześniej badania jakiekolwiek? Nie, ten zbiornik nie był badany. Dobra, stop. Tylko odpowiedz mi na pytania, bo tak. Ja chcę dojść do jakiegoś też ważnego wątku. Wątku dotyczącego zarządzania zbiornikami wodnymi przez dzierżawcę lub też jeżeli dzierżawca ma związane ręce, no to z pełną odpowiedzialnością na jakby zarządcę, tak? To wcześniej ten wątek troszeczkę jakby gdzieś tam nadmieniliśmy.
Czyli co ile, inaczej zadane pytanie. Twoim zdaniem, pomijam, że nic się nie, pomijam też, że inaczej nie pomijam, tylko zwracam uwagę, że sytuacja dotyczy normalnego zbiornika ze stałymi parametrami. Tu mamy do czynienia z zupełnie innym zbiornikiem, o czym też jakby zaraz, więc krótko odpowiadaj. Krótko odpowiadaj. Bo potem sobie możemy pogadać o jakby istotnych jeszcze innych rzeczach, ale chciałbym przejść przez pewien proces decyzyjny i przez pewien proces... Dobrze. Musisz trochę krótsze mi pytania zadawać, bo to ja muszę długie odpowiedzi dawać. No, wiem. Nie było badań, rozumiem. Co ile twoim zdaniem w zbiorniku, który jest normalnym zbiornikiem, bez żadnych zagrożeń, powinno się badać parametry wody dla organizmów tam żyjących? To w telegraficznym skrócie co do Dzierżna. Pierwszy raz o tym, że ten zbiornik powinien być wzięty pod stały monitoring, zgłaszałem w 2022 roku, gdy byłem tam na badaniach w czasie śnięcia ryb na kanale Gliwickim i te zbiorniki wytypowałem jako właśnie retencyjne, jako pierwsze, które te także będą zagrożone w niedługim czasie, bo przecież ta alga obok tu występowała złota, tak? Od tego czasu nie wdrożono tam żadnego systemu monitoringu stałego, a taki monitoring stały powinien być absolutnie na takim zbiorniku, przy takim dopływie tej ilości ścieków, które nanosi kłodnica. Powinien być stały monitoring parametrów fizyko-chemicznych wody, powinien być monitoring profilu termiczno-tlenowego od powierzchni do dna, także prowadzony co najmniej raz w miesiącu. I w momencie, kiedy powiedzmy tutaj się to już wydarzyło, tak, ja szukałem danych jakichkolwiek, nie znalazłem. Jedyne dane dotyczyły badań, które są z wody poniżej, czyli z czwartej sekcji kanału Gliwickiego. Także bazowałem trochę na tym, co się tam dzieje, jak jest w okolicy, no bo przecież temperatura będzie wszędzie podobna, tak przynajmniej w części, tendencje zmian temperatury jakieś będą podobne, natlenienie może też być bardzo podobne, to bazowałem trochę na takim, no, interpolacji na ten zbiornik, no bo nie było tam żadnych danych, dlatego też prosiłem jak najszybciej o zdobycie przez kolegów tego termometra tam. W zbiorniku, który jest standardowym zbiornikiem, jezioro, zbiornik zaporowy, no troszeczkę innymi cechami się jakby żyje. Znaczy zbiornik osadnik, natomiast, tak. No właśnie, to jest trochę inaczej, zbiornik osadnik, dokładnie tak. Natomiast w jeziorze, co ile się powinno badać twoim zdaniem standardowo wodę? Są metodyki opracowane odnośnie badania stanu ekologicznego jezior, są wdrożone także, jest monitoring prowadzony przez GIOŚ i WIOŚ także, gdzie oni mają tam wyznaczone co, kiedy i w jakiej częstotliwości trzeba badać zbiorniki i cieki. Czasami jest to tylko raz w roku, czasami... No dobra, ale ja mówię o tym, że ty masz pod sobą jezioro. Ty masz pod sobą jezioro. Ty idziesz normalnie, zarządzasz tymi rybami. Słuchaj, to jest prosta sprawa. Nie ma dwóch takich samych zbiorników. To prawda. Nie ma dwóch takich samych rzek. Do każdego trzeba było opracować indywidualnie taki plan monitoringu. Najlepiej oczywiście stały monitoring przynajmniej tych wód powierzchniowych w postaci takich pływających nowoczesnych boi pomiarowych, które odwalają kawał roboty. Tak z daleka można mieć wgląd do tego, nie trzeba tutaj jechać tam w teren, a masz już wcześniej rozeznanie, co zaczyna się dziać w zbiorniku, no bo to te parametry pozwalają na wykrycie wszystkiego. Ja też... Dobra, to ja powiem w ten sposób. Dobra, sorry, że tak będę ci ucinał trochę, tak. Ale ja powiem w ten sposób, czyli... Jak ja bym miał jezioro, to bym zwracał uwagę na pewno co sezon na czynniki oczywiście i tak dalej. O rybach zaraz o tym powiemy, na razie mówimy o samym badaniu. Owszem, jest jeszcze jedna cecha. Rybak, mówię o tym rybaku właściwym, czyli o osobie, która zarządza zbiornikiem wodnym, pielęgnuje ryby, martwi się o nie, karmi, nie karmi, rozmnaża, sprząta, etc. jest odpowiedzialny przez, nie wiem, 10, 20, 30 lat za to,
co zaorze, zasieje, podleje, to ewentualnie zbierze, nie może zebrać tyle po przekroczeniu granicy, której nie będzie miał podstawowej bazy z populacji danego gatunku, która będzie mogła dalej funkcjonować w tym zbiorniku. Chyba że się dzieją jakieś szczególne przypadki, to wiadomo, że on natychmiast bada. Natomiast wiesz, rybak też ma to do siebie, że jak on widzi w tej chwili, nie wiem, stado malutkich okonków przy trzcinie dobrze się czujących, to on mówi, widzi tam jeszcze dafnię pływającą i tak dalej, to on mówi, nie muszę badać, wszystko jest ok. No, to też jest inna sprawa, rybak, tak, że organoleptycznie jest w stanie natychmiast zauważyć jakąkolwiek zmianę, która w zbiorniku następuje. Dobra jest, to mamy jakby z głowy. Rozumiem, że tam tego niestety nie było, bo ja zmierzam do tego, żeby też uzmysłowić może innym też zarządcom, może tym wodom polskim, że nie ma możliwości, kiedy słyszałem takie zdanie, tutaj w Poznaniu od dyrektora Wód Polskich, że zrobiliśmy super, specjalnie dla wędkarzy przejmujemy zbiorniki po Polskim Związku Wędkarskim i nie będzie rybaków, nie będzie tam nikogo, kto będzie tam jakby zarządzał tym, w sensie, no ja teraz tak trochę odkryłem sedno, ale oddajemy to wam, nie będziemy zarybiać nic, nie będziemy robić, macie tak, stawkę, macie ciarzy, stawkę, tak, ta, pogonić sieciarzy, tak. Macie stawkę jakąś tam stałą na cały kraj, nie macie tam rybaków, powtarzam jeszcze raz, nie mówię o najemnikach, czyli osobach, bo trudno to nazwać rybakiem, która ma nazwę rybak, która dostaje zlecenie na, no wędkarze by powiedzieli, wydojenie całego zbiornika, niezależnie czy jest okres ochronny i przy pretekście łowienia szczupaka na tarło, czy przy innych pretekstach odłowią zbiornik. Nie mówię o takich osobach. To nie jest rybak, to jest kłusownik, żeby to była jasność i żebyśmy nie wracali jakby do tego tematu. No i co? Jeżeli ma zgody, to nie możesz go nazwać kłusownikiem, tak? Jeżeli uzyskał zgodę na odłów tarlaków... No tak, to zgadza się, ja tak w cudzysłowie, tak, oczywiście. Nie można nazywać wszystkich sprowadzeń do jednego, bo trzeba też, to wiesz, ja troszeczkę tutaj wstanę w obronie tego rybactwa takiego, które zostało wypaczone przez to coś, po prostu przez ten nacisk i ograniczenia, które jest, tak, że oni, żeby w ogóle się utrzymać na rynku i żeby istniało to rybactwo, musieli zmieniać profile tego, na co się w jeziorze stawia, tak, bo węgorz kiedyś był podstawą rybactwa śródlądowego. Bardzo kaloryczne, nie? Bardzo kaloryczne, nie? No ale finansowo. No mówię o kaloryczności finansowej, było, tak. Tak, finansowo to była podstawa. Jak się wie, węgorz... Ile musi złowić leszcza w stosunku do węgorza, nie? Tak, ale kiedyś rybacy to no, były plany odłowów, tak, były plany zarybień. Który, uwaga, przepraszam. Były ze sobą skorelowane i jedno wynikało z drugiego. Czyli pilnowano tej równowagi i mimo, że rybacy kiedyś łowili, no aż w tej chwili to już będzie, powiedzmy, można powiedzieć, że gdzieś jakieś 6-8 razy więcej wydajność wynosiła niż teraz te połowy wynoszą, a może nawet jeszcze więcej, to jednocześnie zabiegi na odnowienie populacji były bardzo, bardzo zaawansowane. Usuwano także nadmiar ryb, które wpływają na degradację środowiska, czyli eutrofizujących wodę, bo w tych planach były odłowy nie tylko gatunków tych, wiesz, cennych, ale także drobnego leszcza, krąpia, uklei nawet, czy jazgarza, bo też nawet taki sprzęt do odłowu takich ryb istniał i był używany. Rozumiem. No to jest jakby bardzo ważny temat, tak generalnie, jeżeli chodzi o jakby sposób zarządzania i też pomoc jakby państwa. No, to było też wcześniej, uważam, że też na tyle uregulowane i robione, czynione z taką ideą no, rolnictwa, tak? No bo trzeba zwrócić uwagę widzów, że zbiornik zaporowy, to jest pierwszy wątek, który tutaj w tej części rozmowy powinien paść, pytając o te wody polskie, bo tak chciałem cię naprowadzić, ale też chciałem wniosek zaraz postawić. No nie ma możliwości, uważam, pozostawienie zbiornika samym sobie
bez zarządzania ichtiologicznego tego zbiornika. Nie ma takiej możliwości, chyba że pozostawiamy wszystko naturze, to bardzo lubię sformułowanie, czyli przez 30 lat nikt się nie zbliża, nie ma żadnej żaglówki, rury, pól uprawnych, tak, motorówki, nie ma żadnej presji, wędkarza, tak. To on się sam wyreguluje 30 lat, Czarnobyl przykład, inne przykłady też są, ale mówimy o naszym środowisku tutaj. Jest twoim zdaniem możliwość dobrej kondycji zbiornika bez zarządzania samo sobie? Nie, no na pewno nie ma. Wiadomo, że presja ukierunkowana powstanie na określone gatunki, choćby wędkarska, tak, czy rybacka, bo jak rybacko ma ograniczenia, to też wtedy przestawia się na określone gatunki i jest też presja z tej strony. Kormorany się dołożą do tego ze swojej strony i mamy sytuację taką w zbiorniku, że wszyscy narzekają, że kiedyś to było tych ryb, a teraz to już tych ryb nie ma, tak? Tylko jakoś nie biorą pod uwagę, że kiedyś to i rybactwo było jednak bardziej intensywne, pilnowano tych wód bardziej, użytkowano je w sposób też zorganizowany, zajmowali się tym specjaliści na co dzień, opracowywali plany połowów, plany zarybień, a w tej chwili no, operaty są przygotowywane takie, bo prawo tego wymaga. Natomiast nie ma operatów urządzeniowych, czyli opartych na rzetelnej wiedzy wykonanej przez jednostkę naukową specjalistów, które przygotowuje taki plan działania rybackiego użytkowania, czy to wędkarskiego, czy to rybackiego, to bez względu na to, dobra, jakie to by było. Dobra, jesteśmy przy ciekawym wątku. Powiedz teraz widzom, kto odpowiada za przygotowanie operatu? Mówię o tym, że ja rozumiem, że normalną, najbardziej praktyczną literą ichtiologiczną w tym zakresie byłoby wiedza dotycząca, ile ja mam ryb w stawie, czy w jeziorze, czy w jakimkolwiek zbiorniku, tak? Jakiej populacji, na czym mi jakby zależy, to jest jedno, ale na czym także zależy biologii tego zbiornika, tak? Czyli uwarunkowaniom, gdzie mamy przezroczystą wodę, taki szybki przykład, żeby było też zrozumiane. Mamy przezroczystą wodę, fajne jezioro oligotroficzne, ciach, szczupak tam się lepiej będzie trzymał aniżeli sandacz i zapomnijmy o tym sandaczu, bo spieprzymy sobie zbiornik, patrz na przykład karp, tak? Mamy czystą wodę i tak dalej, no to jednak dbamy o tą bioróżnorodność, taka jest moim zdaniem najważniejsza ta litera biologiczna, żeby nie przesadzić w jakąkolwiek ze stron, która spowoduje, że ten zbiornik będzie się szybciej eutrofizował, aniżeli wolniej. Moje pytanie na ten moment brzmi, tak, czy są robione odłowy kontrolne, jak to wygląda w praktyce? Mówię tylko i wyłącznie o odłowach kontrolnych dotyczących sporządzenia poprawnego operatu na przyszłość i wyszczególnienia tam takich ilości ryb, które faktycznie brakują w tym stawie, żeby uzupełnić cały ekosystem w zdrową kulturę populacji różnych gatunków ryb, które się będą utrzymywały nawzajem w symbiozie. Operaty przygotowuje użytkownik rybacki, czy też zarządzający wodą, jeżeli nie ma użytkownika rybackiego. Operaty opiniuje Instytut Rybacka Śródlądowego w Olsztynie. Ja między innymi jestem w tym zespole opiniującym. Wdrożyliśmy już od jakiegoś czasu, właściwie prawie że od początku, kiedy Instytut został zobowiązany do tego, taki wymóg w tych naszych opiniach i to zawsze podkreślamy i piszemy wszędzie, tam gdzie nie były prowadzone jakieś badania, czy też skład ichtiofauny nie został określony na podstawie jakichś rzetelnych badań, tylko na przykład ankiet jakiś bez weryfikacji tego, co tam w te ankiety wpisywane jest i bez monitoringu jakiegokolwiek, to zalecamy zawsze w takiej opinii, że w ciągu 3 lat, żeby zobowiązać użytkownika do przeprowadzenia badań monitoringowych w celu określenia aktualnego stanu ichtiofauny w danym zbiorniku. I to jest w tej chwili cały czas wprowadzane. Liczymy tylko na to, że teraz jednak ktoś będzie chciał, czyli państwo, sfinansować takie badania użytkownikowi, no bo przecież
on, to nie są jego ryby w tej wodzie. Fajnie, już fajnie, że do takich wniosków, tak, fajnie, że do takich wniosków dochodzisz. Okej. Znaczy, ja pamiętam ten moment na jednej z konferencji, jak musiałem, ja akurat działam pod naukowym patronatem rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, jeżeli ktoś nie śledzi. Od samego początku pamiętam istnienia. Ciężka przeprawa, bo tam 6 godzin doktor mnie maglował. Łącznie z tym, czy nie zapomniałem łaciny. Więc naprawdę myślałem, że to będzie łatwiejsze. Pozdrawiam tutaj profesora Zdanowskiego. Okej, ale pamiętam na jednej z konferencji, gdzie musiałem właśnie też wykazać się swoją działalnością co roku i pokazać ile czego, w jaki sposób zrobiłem w danym roku, żeby też miało to jakąś taką literę ichtiologiczną i wiadomo, że nikt nie da patronatu za puświni albo za nic nie robienie, że tak się wyrażę. Także pamiętam, że to wdrożyliście i to mnie też jakby cieszyło. Pamiętam, że są ankiety prowadzone od, o Jezus, chyba tam nie wiem których lat, jeszcze nie wiem, czy za pana Zdanowskiego, czy pan Woło z tego pilnował, niesamowicie, żeby jednak te ankiety z wszystkich użytkowników rybackich spływały dotyczące odłowów, dotyczące inwestycji nawet przecież, dotyczące inwestycji poza rybackiej, bo głównie też musimy powiedzieć tutaj, ale wątków poruszamy, kurczę, ten materiał będzie długi. Ale ja się pogubią pewnie, no. No właśnie, no mam nadzieję, że to jakoś potnę, albo ktoś po prostu słuchaczy będzie docierał do takiego końca. No bo mieliśmy odzieżnie gadać o rybackie bardzo dużo. Ale to jest, ale widzisz, ale to jest też istotne, tak, żeby ludziom powiedzieć coś, do czego niestety nie mają dostępu, bo mi o to proszą. Ja od 2 dni naprawdę non-stop odbieram telefony od tam, ja nazywam to fanów swoich, żebym jednak zrobił materiał, ustosunkował się, żeby też tą wiedzę taką obiektywną, no tak uważam przynajmniej, przekazać, na podstawie których rozświetli to trochę właśnie sytuację, czy też kawałek historii związanej jakby z tym, w jaki sposób tym rybom możemy pomóc, w jaki sposób pomaga państwo, w jaki sposób pomagają instytucje i zarządzający lub też dzierżawcy. Dobra, będę się naprawdę starał spieszyć. Okej, czyli to teraz dzierżno, bo ja podniosłem taki temat u siebie na Facebooku, że moim zdaniem w tym konkretnym zbiorniku, który jest przeparametryzowany totalnie, nie można kalką go porównać do jakiejkolwiek wody w Polsce, wędkarze mówią, no tak, słona woda tam jest i tak dalej, przecież tam jest lepszy przyrost, super, tam może być, o Jezus, Staszkiewicz, to się w ogóle gówno znasz, tam jest Mekka, tam może się wszystko rozmnażać, rozwijać, nie do zabicia, to jest ewenement, tam jest szczególna woda i tak dalej, i tak dalej. No nie do końca tak uważałem, bo jednak jakiś czynnik spowodował, że te ryby przestały funkcjonować. I teraz jak ja zobaczyłem tam ilość tych karpi, było fajnego leszcza, jakby sporo i tak dalej, jakieś tam pojedyncze okonki widziałem, bodajże 2 szczupaki. Czy to nie jest tak, że, znaczy, może złe pytanie zadane. Wniosek może dla widzów. Uważam, że za dużo ryb tam było w stosunku do tych bardzo, bardzo nie takich unormowanych, skakających parametrów wody. Uważam, że było to duże ryzyko, że jeżeli zarówno zarządca, bo to jego główna rola, nie badał wody i tak dalej i przyjmował kolejne jakby operaty, czy też nie wiem, czy się interesował, czy nie, ile tam jest ryb i tak dalej, jakiego pogłowia, to ja uważam jednak, że wsadzanie do takiego zbiornika, ja wiem, że kochamy karpie, ja wiem, że karpiarstwo jest na takim poziomie dzisiaj, że się w głowie nie mieści, że tylko specjalizacja jest sama w sobie tego gatunku, że ludzie sobie tatuują karpia na rękach i gdziekolwiek, że to jest no, swoją drogą super ryba, ale no, w tym konkretnym zbiorniku, gdzie tak skaczą parametry wody, my czyli zaczęliśmy, uważa, my zaczęliśmy za już... Było ryby, tak? Tak, my zaczęliśmy, bo do czego zmierzam?
Tam już Bo zaczęła ja się być nie na zgodzę, tych. pozwolę się nie Dobra, zgodzić z tym, co dobra, dobra, i mówię. słusznie, i słusznie, i słusznie. Ja uważam po prostu, że na takich parametrach wody trzeba było naprawdę jeszcze bardziej, w tym konkretnym szczególnym zbiorniku, trzeba było jeszcze bardziej łożyć na monitoring, na kontrolę tych ryb, na inwentaryzację, na więcej odłowów kontrolnych, na mieszanie się pogłowia i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Teraz posłucham No, no Ciebie. to teraz sprostujmy. No. Tak, za dużo ryb było, rzeczywiście obsada była duża, ale czy te ryby żywią się bezpośrednio zooplanktonem, te duże? No raczej nie. Nie. No nie, czyli nie wpływają na, powiedzmy tutaj, wyjadanie zooplanktonu, który reguluje rozwój fitoplanktonu, tak? Dwa, czy te ryby zginęły, bo zabrakło tlenu w wodzie? Nie. No nie, czyli mamy kolejne nie. Czy, Ale czyli poczekaj, to się, dobra, dobra, czyli. a mogę teraz ten taki swoją. Będziemy tak, wiesz, no celowo sobie burzę mózgów zrobimy. No ale przecież większa ilość ryb powoduje większą ilość biogenów. W tych niezwykle skaczących No parametrach tak, wszystko zagraża im zgoda. życie. Mamy potem zwiększoną ilość fitoplanktonu, który produkując jakby nadprodukcję tlenu robi, a potem ginąc go zabiera. Plus te osady To denne, tak. te osady denne, bo jeszcze jest drugi wątek od razu, żeby ci przerwać. Tak. Potem, no jeszcze mamy rolę osadów dennych, prawda, które no przy dużej, intensywnej jakby produkcji, tak ją tam nazywam, ze względu na to, że nie tylko same ryby powodowały jakby zubożenie tego zbiornika, tak, czy zmianę parametrów, ale te wszystkie osady, ta solanka, te całe ścieki, które spływały No tam. właśnie, Przecież no tam, właśnie. ale dobrze, Do, ale tam dobrze idziesz, widzieliśmy, dobrze idziesz. no dobrze idę, ale tam widzieliśmy wcześniej, że to Tylko następuje. czego było więcej? Osadów ścieków, które dostarczał człowiek kłodnicą, czy ścieków, które z odchodów ryb było? To, co ryby No produkowały, wiadomo, to wiadomo był czego. wiesz, to nieistotny ułamek tego, co tam wpływa każdego dnia do tego zbiornika. Także tutaj na pewno ten zbiornik nie osiągnął tutaj, powiedzmy, maksymalnego zagęszczenia ryb, zwłaszcza, że tam były tylko te właśnie ryby duże, bo małe ja już opisałem właśnie w tej chwili w nowej informacji, dlaczego nie było tam małych, znaczy tych młodocianych stadów ryb, tak? No No, bo żeby właściwie tylko to. duże obserwujemy, tak? Tak, duże ryby Widzieliście, były. że widziałeś, No i same niestety. praktycznie okazy, duże, a gdzie, no przecież w normalnej populacji to jest tego na rybku jest dużo więcej niż w rośniętych ryb, no przecież to jest normalne, tak? Czyli A tutaj rozumiem, nie. że ryba podchodziła, dotarła, składała ikrę w skrócie wielkim i parametry wody i skoki nie pozwalały na rozwój ikry i ona ginęła, tak? Między innymi to, mogłyby to być parametry, ale przecież dawniej, wcześniej, kiedyś, tam też wypływała taka zła woda i to się rozmnażały te ryby, bo były przecież, tam pozyskiwano Tam było kiedyś groczkę, bardzo dużo karpia czy dafni. lipcówkę, bo się bardzo dobrze karp tam rozmnażał nawet, nie? Właśnie. Natomiast ostatnie lata coś się stało i okazało się ze zdjęć, które dostałem dzisiaj, że już od 2000, co najmniej 2017 roku tam zaczęły się niekorzystne zmiany związane z pojawieniem się glonów nitkowatych w tym zbiorniku, a później sinic nitkowatych, które spowodowały prawdopodobnie Zanik dafni. zabiły filtratorów naturalnych glonów, czyli dafnie, które były tam w dużych ilościach. W dużych ilościach, naprawdę, tam pozyskiwano setki kilogramów do akwarystyki. Naturalnego pokarmu dla z tych jezior. Także tam były i oczniki, i dafnie pozyskiwane, i to naprawdę tam całe plaże były usłane z wysuszonymi pancerzykami nawet tych dafni. No, to było no, niesamowite. Wręcz ten zbiornik, który produkował takie ilości tego pożywienia, i te ryby wszelkie miały tam na pewno wtedy raj, i te młodociane pewnie stadia tam także miały wtedy raj. Natomiast od co najmniej 2017 roku, co widać na tych zdjęciach, brzegi dookoła tego zbiornika zostały pokryte glonami nitkowatymi coraz grubszym kożuchem, a ryby składać mogły tylko ikrę na przecież na tym litoralu, tak, na tej przybrzeżnej strefie.
I to zostało, ta ikra po prostu została zabijana, nie tylko ikra, zresztą w glonach nietkowatych i wylęk się ryb tak, zaplątuje. Zaplątrze, zginie, dokładnie. Dobra, no to teraz, bo ja tak kontrowersyjnie powiedziałem przerybiony zbiornik, celowo ze względu na to, że wiedziałem, że skoro nie ma badań, nie ma kontroli, ja rozmawiałem z Darkiem też, Lesznerem, który nie pamiętam, czy to pisałem, czy dzwoniłem. Tak, on tam na miejscu był w zespole, który tutaj tę rybę też ratował, tam pomagał. On bardzo ciekawe też i posty zamieszczał tak, żeby... No, robiliśmy wszyscy, co się dało, żeby wzbudzić jak największe zainteresowanie tym, co się dzieje na tym zbiorniku, bo wszyscy media, większość tych głównych mediów skupiało się na eksperymencie, na rzece Kłodnicy, tak, z usuwaniem złotej algi, a my się tam zajmowaliśmy ratowaniem ryb. Okej. Okay. O nas nikt nie słyszał. I wywnioskowałem, że nie było jednak badań, nie było tej kontroli, nie wiadomo było tak naprawdę, ile jest tych ryb i tak dalej. Ja celowo powiedziałem nie, w ten sposób, że... Do dzisiaj nie wiadomo. Do dzisiaj, słuchaj, te szacunki ryb oddanych do utylizacji to są tylko szacunki częściowo, powiedzmy, no, było kontrola, było ważone to oczywiście tam tymi kontenerami, co prawda zgłoszony był fakt taki, że jednego dnia no, to jakoś zaniżono tę wagę tych kontenerów, ale no, powiedzmy, tam nie, ma, nie, nie wiem, czy to prawda, bo to wędkarze tylko powiedzieli, którzy wozili, że pani im dzisiaj to policzyła po mniej. No ale tak to bywało. Okay. Natomiast wiesz, normalnie to przy wypadku takiej katastrofy, śnięcia masowego ryb, powinny tam jechać zespoły naukowe, które wykorzystują tę sytuację do zbadania do populacji ryb, która jest na brzegu. No. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście. Ale wracając do wątku... A nie było tam żadnego zespołu. To jest inna... Tak, oprócz ichtiologa na wakacje. Nie no, no... Cyrk nie ekosystem, jak ja to mówię. Mówiąc ekosystem, mam tu na myśli naszą planetę z organizmami naczelnymi pod tytułem Homo sapiens. Dobra, czy zatem uważasz, że w tej sytuacji, kiedy użytkownik lub też dzierżawca nie wie, ile ma ryb generalnie, kolejne operacje są robione, nie ma tej weryfikacji, jest to uwaga też, to jest inny czynnik, no nie chcę tu poruszać, bo to jest osobny temat, jest na YouTubie, na Ratuj Ryby, temat dotyczący mikroorganizmów, zapraszam serdecznie. Najmniejsza oglądalność, a najważniejszy organizm w wodzie, co? Też uważasz tak? No, też tak uważasz? No, no oczywiście, no, bo nawet każdy mikroorganizm fitoplanktonowy może produkować tyle tlenu, że się reszta większych nie pozbiera. No. To prawda. To jest wiadomo. Dalej jest, dalej jest film z badania jezior, też polecam. Najmniej oglądane filmy, celowo to mówię, bo chcę zwrócić uwagę wędkarzy, osób, które kochają ryby, żeby jednak zadbać o to, co ja tak walczę niesamowicie, tak? Zadbajmy w końcu o ich środowisko. Zamiast inwestować 100% w sprzęt, dajmy chociaż ten 1 czy 5% do ryb, które, ja wiem, że to powinno państwo zrobić i tak dalej, ale państwo też powinno leczyć nas, a niestety jest tak, jak jest. Więc jeżeli coś kocham, to łożę jednak niesamowitą, staram się przynajmniej. No, ja wiem, że to jest mało popularne dzisiaj, że jednak nawyk stanowił, że zarabiajmy na rybach, cieszmy się, łówmy je, naciągajmy firmy na różne sprzęty i tak dalej, bo będziemy tworzyć jakieś treści czasami fajne, wędkarskie, czasami mega kontrowersyjne, tylko dla zasięgu i tak dalej, to ja się zawsze pytam na końcu, gdzie są te ryby? Gdzie jest ta miłość? Ile dałeś miłości z powrotem tym rybom? I tak dalej. I teraz moje pytanie, poczekaj. Tak. Czy nie uważasz, że jak tam nie było, nie wiadomo było, ile jest ryb, nie było kontroli, nie było tych parametrów wody na bieżąco sprawdzanych, to ja uważam, bo to jest mój wniosek, że tam faktycznie brak tej kontroli i kolejne dopuszczanie ryb bez wiedzy, kolejny raz bez wiedzy, ile tam mamy ryb, jak one się czują i tak dalej, no jest w jakiś tam sposób, nazwę to zaniedbaniem, przeciążeniem tego zbiornika,
Nie jest to troska związana z tym pogłowiem, które tam zostało. O to mi chodziło, nie? Głównie, tak? Nie, no, użytkownik rybatki musi wykonać zapisy w operacie. Jest napisane sztywne zasady, ilości materiału, który minimalne, tak, musi wprowadzić i on musi to wprowadzić, chociaż na przykład w zbiorniku już dawno nie ma warunków, na przykład dla siei czy sielawy, ale on no, musi o tym mówię wprowadzić ten właśnie. materiał, bo wiesz, bo nie ma badań, tak? On nie zrobił badań, no bo nie stać go, ma operat, właściwie może nie robić, się nie przejmować tym, tak? No bo materiał tam jakiś załatwi, może ma swoją węglarnię, czy gdzieś tam zdobędzie. To jest to problem. Rozumiem. Po prostu tutaj tego możliwości reagowania szybszego. A jak chciałby zmienić to w operacie te zapisy, to musi zrobić aneks do operatu, wystąpić, czyli zapłacić komuś, kto to napisze na przykład, wystąpić z wnioskiem do Wód Polskich i oczywiście wystąpić o opinię tego aneksu do Instytutu i za to też zapłacić. Nie? Także widzisz, czasami taniej wychodzi nie zmieniać tego, tylko wpuszczać ryby tam, gdzie i tak one nie przeżyją. No i o to właśnie też chciałem, jakby to mnie też trochę przeraziło generalnie, tak, bo wiesz, mnie tam nie było na miejscu, ja nie byłem nawet w stanie generalnie, roboty mam tyle, że się w głowie nie mieści, pilnuję i żebram i zarabiam następne środki, żeby wykonywać kolejne zadania, które sobie zaplanowałem w tym roku. Ja gratuluję Ci wytrwałości, bo to podziwiam, że naprawdę, że Ci się chce po tylu jeszcze w tych różnych przeszkodach, które spotykasz na drodze i też Cię wspieram zawsze, jak mogę. O, dziękuję Ci. No dla Twojej wiedzy, na 800 działań, które udało się zrealizować, 5000 poszło do kosza. No wiesz, edukacja, chłopcze, edukacja powinno tak się mówić. Pierwsze tak trzeba tych ludzi edukować, tłumaczyć, jak działa to środowisko. Ja tam na miejscu też, słuchaj, to spędziłem tam dziesiątki godzin tłumacząc wędkarzom, zwykłym ludziom, no górnicy zwykli, tak z kopalni, to wiesz, wiedzę odnośnie środowiska, to mają taką, co na wędce tam im się złowi, nie? Mm-hmm. I mają swoje zdanie i tu ciężko, wiesz, jest to tak wyłożyć. Natomiast ja, udało mi się to dotrzeć jednak do nich ze względu na to, że jak coś zaproponowałem, że coś wdrożymy, bo to będzie tak i tak i potem to się, wiesz, szczęściem, bo nie wiem, farta może miałem, udało, albo może po prostu wiedzę, udało się to, to od razu całkiem inne było nastawienie do mnie, słuchaj. I do tej pory zresztą też to trwa. Przebiłeś. Się bardzo cieszę z tego. Przebiłeś się z wiedzą, fajnie. No ale jednak wędkarze, no wiesz, ja jestem trochę rozgoryczony, ale już jakby zaakceptowałem to, że chyba najmniej niszowa pomoc, jaka może kiedykolwiek się wydarzyć, jeżeli chodzi o, ja nie chcę się nazywać jakąś organizacją dużą ekologiczną, bo sam prowadzę fundację, to jest niszowe totalnie. Ryby są niezwykle niszowe generalnie, a osoby, no wiadomo, że wcześniej zawsze było dużo ryb, mój ojciec też nie uczył mnie przecież szanowania jakiegoś wielkiego i tak dalej, bo poszło się na główkę rzeki Warty 7 minut i się miało 3 szczupaki. No ja tam w ogóle nie rzucałem daleko gdziekolwiek wędki, no, tylko w nurt główki. Sebastian, słuchaj, ja odnoszę wrażenie, że dla niektórych instytucji to ryby są kłopotem. No najlepiej gdyby w wodzie nie było tych ryb, w jeziorach też ich nie było, to przynajmniej nie zdechły. Polityk czy tam jakiś urzędnik by nie miał problemu z tym, nie? Jak nie ma ryb, to nie, nic nie padnie i spoko. No nie mów głośno, bo ja już tyle teorii spiskowych słyszałem, widziałem na Facebooku i tak dalej, że celowo, mówię, nagram ten materiał, żeby wybić z głowy po prostu falę spisku, falę bzdur. Tak, słyszałeś tak pewnie, tak, bo dzisiaj znowuż miałem zapytania tam kilka na ten iperyt, tak, podobno odkryto w kanale Gliwickim, tak, tylko kanał Gliwicki nie ma nic wspólnego z drugą wojną światową. Bo wody to tam się tylko chwilami może przeleć z sekcji piątej, jeżeli trochę za dużo będą śluzować na śluzie Łabędy, a na śluzie Dzierżno nie będzie śluzowań. Także
że to tylko wtedy. A tak generalnie to woda odpływa i zasila kanał Gliwicki, a nie pod prąd. No to tak jak, taka prawda jak z tą rtęcią, co do kanału Gliwickiego z Niemiec przypłynęła. Tak. Dobra, ale, to, ale tu jest mapy są, nie? Kolejny, na dole mapy, no. Tak, kolejny wniosek, znaczy wątek ważny. Słyszałem, że ktoś wpuścił truciznę, jakiś utleniacz i dlatego ryby pozdychały i tak dalej, i tak dalej. No to wybijmy z głowy możliwość ewentualną taką wsadzenia utleniacza, który miałby spowodować taki skutek. I tak, jest to możliwe twoim zdaniem? Słuchaj, oczywiście tam jest utleniacz. Jeden z najsilniejszych utleniaczy jest tlen, który produkują organizmy planktonowe, fitoplankton. I właśnie to one są tym łobuzem, który ten tlen, ten utleniacz tam do tej wody dodał. No ja rozumiem, ale ja pytałem, ilościach. To jest produkcja naturalna. Ja pytałem o, nie ma o sabotaż. O sabotaż. Ktoś przychodzi z wiadrem, beczką, cysterną i leje do tej wody substancję, która by... 40 metrów sześciennych, o ile dobrze pamiętam, pojemność zbiornika. Chłodnica przy przepływie 2 metry na... ponad 2 metry na sekundę w tej chwili, powiedzmy tak, to wypełnia taki zbiornik no ponad 5 lat. 5 do 7 lat nawet. Musi wypełniać. Czyli ktoś by musiał lać, żeby w tym zbiorniku było tego utleniacza, tego tlenu tak dużo. No to nie wiem, w Polsce nie ma, no oczywiście gdyby użyć najsilniejszy utleniacz, najsilniejszy chyba jest kwas azotowy, o ile dobrze pamiętam. Drugi w kolejności chyba jest ozon, powiedzmy tak. A trzeci właśnie tlen cząsteczkowy. To gdyby tak wlewać tam, tego utleniacza najsilniejszego, no to w Polsce, na całym świecie takiej produkcji nie ma. Wątek zamknięty, więc nie będziemy dalej kontynuować jakby i wychwytywać. No wracajmy do faktów, a nie do bajek. No właśnie. Dobrze, reasumując. Bez kontroli nie ma możliwości zarządzania. Mamy nadzieję, że po tej rozmowie wnioski zostaną wyciągnięte przez Wody Polskie i przez innych użytkowników. Przez jakby samych wędkarzy, żeby chociaż nazwę to, fajnie by było, gdybyśmy się faktycznie interesowali mega no tym życiem właśnie, tym najważniejszym, tak, czyli siedliskami. Wiesz, ja mam informacje takie, że sprzątać rzekę Wartę totalnie bez sensu, przecież to nic nie daje w ogóle i tak dalej. Ja mówię, no jak nie daje, no przecież uczestnicy rzeki Warte posprzątali 500 ton z tej rzeki przez 10 lat. Uzbierali śmieci, które do dzisiejszego dnia zanieczyszczałyby bezpośrednio środowisko wodne, w których żyją właśnie nie inne, tylko te organizmy. O innych zanieczyszczeniach nie będę mówił. Zaraz tu ktoś powie z youtuberów, że z widzów, że no dobra, no przecież to fabryki tam, co my nie robimy, a co fabryki robią i tak dalej. No nie jest to dobra, uważam, że narracja. Powinniśmy wszyscy łożyć w te... wiedzą, pomocą, uczestnictwem, sami od siebie, od niewyrzucania tych niedopałków do wody jakiejkolwiek, czy na brzeg, po ośmiecenie, po niedeptanie gniazd i uwaga, moje zdanie jest proste, wziąłem 100% z przyrody, chociaż 20-50% chcę zwrócić jej w jakikolwiek bezpośredni sposób, żeby dalej móc brać z tej przyrody. To jest moja definicja jakby zdrowego, rozsądkowego podejścia poza tą segregacją i niewyrzucaniem żarcia i innymi rzeczami i tak dalej, tak dalej. Ale ja chciałem się jeszcze zapytać o sól. Mogę dodać jedno zdanie do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś proszę swoje bardzo. Sentencje. To ja uważam, powiedzmy tak parafrazując takie powiedzenie, że nie pytaj, co przyroda może ci dać, ale co ty możesz dać przyrodzie. Jest piękna. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.